is action. This is real action. Now the real 3DO player is here. Only from Panasonic. An interactive multiplayer that's up to 50 times more powerful than ordinary systems. So get real. The 3DO interactive multiplayer. Only from Panasonic. Witajcie. Panie i panowie, przed wami potężny 3DO Panasonic FZ1. Była to pierwsza konsola na licencji 3DO. No właśnie, była na licencji. 3DO miało marzenie, żeby stworzyć taką najpotężniejszą konsolę na rynku, która będzie obsługiwać grafikę 3D i będzie miała napęd CD. No ale aby nie ponosić kosztów samego sprzętu, padli na pomysł, żeby odsprzedać licencję innym firmom, która będzie dla nich produkowała, znaczy na licencji właśnie, tej 3DO, będzie produkowała konsolę. A firma 3DO tylko będzie pobierała opłaty licencyjne od każdej wyprodukowanej konsoli i od każdej gry. No i tak, no, pomysł był nowatorski, ale na rynku konsol totalnie nietrafiony. Jak wiemy, większość producentów konsol zarabia na software'ze, a nie na hardware'ze. Często jest tak, na przykład jak Xbox 360 wychodził, to Microsoft dopłacał do każdej konsoli około $100. Jak Sony PlayStation 3 wyszło, to jeszcze więcej. Chyba tam mówili nawet, że w granicach $150 dopłacali do samej konsolki, a mieli się później odbić na grach. No tutaj wyglądało to inaczej. W każdym razie pierwszą firmą, która wykupiła licencję i stworzyła konsolę, był Panasonic. To jest właśnie ten pierwszy model, który w Stanach pojawił się w 1993 roku pod koniec. Do Europy zawitał dopiero w 1994, czyli już po bankructwie Commodore. Zaraz, chwileczkę po tym, jak Commodore się wyłożyło, Panasonic wszedł do Europy. No, był to sprzęt niesamowicie drogi. W Stanach on kosztował około $700. Ja tam ostatnio mówiłem, że około $800, ale on kosztował $700. Teraz sprawdzałem ceny. Ja kupiłem go w 2005 roku za niecałą stówkę. Udało mi się, bo w tej chwili ta konsolka już kosztuje 3 razy tyle. A żeby wyrwać taką wersję tutaj w pudełeczku, plus jeszcze dwa pady, jakieś dodatkowe gry, no to już są koszta 400-500 funtów nawet. No. To jest ta pierwsza konsolka, właśnie ona była taka droga. Później Panasonic w 95 roku, to chyba na początku, wypuścili wersję taką jakby slim. Ona była troszkę mniejsza, już zamiast tego wyjeżdżanego tutaj napędu od przodu miała taką klapkę właśnie jak Amiga CD32. No więc tak, jak na swoje czasy to była bardzo potężna konsolka, miała 32 bity, ale już potrafiła obsłużyć grafikę 3D. No to jeszcze nie była taka grafika 3D jak na pierwszym playu, ale to już naprawdę jak na wtedy to było wielkie wow. No, PC-ty wtedy nie były w stanie aż takiej grafiki wyświetlić. No oczywiście konsolka na płyty CD. Ktoś tu pomyślał w odróżnieniu od Atari z tym Jaguarem swoim. No niestety, no, to totalnie nie przemyśleli. Wydali później ten napęd CD, ale to już no niestety było za późno. Zobaczmy sobie teraz na tą samą konsolkę. Weźmiemy te joye tu na chwilę na bok. Więc tak ona wygląda od przodu. Tu mamy wejście tylko na jednego joya. No i właśnie. A na tej konsoli mogliśmy nawet grać w niektóre gry, tak jak FIFA i w 8 graczy. No właśnie. Jak to teraz zrobić? Oni wymyślili coś takiego. Tu jest oryginalny padzik do Panasonica. Bardzo fajny, bardzo wygodny. I teraz tak. Tu mamy taką zaślepkę. To wkładamy do konsoli. A później tu mamy kolejnego pada i pada tym wejściem wkładamy w kolejnego pada. I tak szeregowo łączymy pad w pad i jeszcze jeden pad. I tak możemy aż do 8 padów podłączyć sobie i na przykład w taką fifkę sobie grać. Zobaczmy, co tu jeszcze jest. Tu na przodzie już nic więcej nie ma. No są dwa przyciski. Tu jest włączanie konsoli, wyłączanie. I tutaj wysuwamy treja właśnie na płytki. Z boku chłodzenie i mamy tu jakiś
Expansion Pact. O właśnie, tutaj powiem szczerze, że tu nie wiem, co tutaj było. Będę musiał sprawdzić, jakie tu rozszerzenia wchodziły. Wiem, że też jakieś karty pamięci były do tego, czy miały być do tego. Nie wiem, czy one zdążyły wyjść, ale ja to sobie później sprawdzę na internecie i dam Wam znać. Co mamy w tyle? Tu mamy jakieś kolejny port rozszerzeń. Tu mamy modulator, słynny, niesłynny. No, jak ktoś nie ma innego wyboru, no to może to podłączyć kablem RV. Najzwyklejszym, ale jakość jest wtedy, no, jak w przypadku Amigi i każdej innej konsoli, jest bardzo zła. Mamy dokładnie to samo, co mieliśmy w tyle Amigi CD32, czyli modulator, S-Video, albo podłączamy sobie konsolę przeszczyńcze. Z drugiej strony, no już tylko wywieczniki. Konsolka jest, powiem, w miarę ciężka, no jest przynajmniej 2 razy cięższa od Amigi CD32. Ciekawy czemu, no tam bebechy to naprawdę muszą swoje ważyć. Tak jak mówiłem, to na swoje czasy była bardzo potężna konsolka. Ona miała 2 mega RAMu, tak miała Amiga CD32, ale jeszcze miała dodatkowy 1 mega RAMu video RAMu, czyli ogólnie miała 3 mega. No to jak na wtedy, no to było naprawdę wystarczająco. Może podłączmy ją sobie i zobaczmy, jak to wygląda wszystko w ruchu. Mamy tu też parę gierek i zobaczymy sobie, jak te gierki śmigają. Pokażę Wam jeszcze 2 przykładowe pudełka. Gry były wydawane w takich pudełkach. Były w podwójnych i w pojedynczych pudełeczkach wydawane. Tutaj w środku była płytka, była instrukcja i większość gier też była wydawana w takich długich, kartonowych pudełkach. No tu akurat mam taki bardzo ładny egzemplarz, który pomimo tego, że jest w kartoniku, on u mnie przeleżał właśnie od tego 2005 roku. Pamiętacie, na Amiga CD32 kupiłem ją ze względu na Alien Bread Tower Assault. No to tą konsolę kupiłem specjalnie dla tej gry. Ja tą grę widziałem po raz pierwszy, akurat byłem na Ukrainie. Byliśmy tam na wakacje na 2 tygodnie u rodziny i to chyba był 96 rok. Już pamiętam, że wtedy mieli pierwszego playa, ale Panasonic, nie ten akurat, ten kolejny, ten tańszy, ta wersja FZ10 był bardzo tam popularny, dlatego że wszyscy tam łotali na piratach. Wszędzie te piraty do tych Panasoników były. I z tego, co pamiętam, to nawet ten Panasonic, on nie jest przerobiony czy coś takiego, to chyba wystarczyło tylko przegrać płytkę i ta płytka normalnie działała. Tak samo jak Amiga CD32, że żadnych tu jakichś przeróbek nie trzeba było stosować. No i właśnie widziałem tą gierkę odpaloną. Ja lubowałem się wtedy strasznie w tych takich interaktywnych filmikach. Strasznie mnie to wtedy cieszyło, to robiło takie wrażenie. No i tu mamy grę Demolition Man na podstawie tego filmu ze Stallone. I co najlepsze, są dokręcone sceny z Sylwestrem Stallone specjalnie właśnie do tej gry. Więc na pewno sobie tą gierkę zobaczymy. Co jeszcze? No dużo tu takich gier wyszło. Jaki pierwszy? Pierwsza trójwymiarowa FIFA. No powiedzmy, że ona była trójwymiarowa, była oparta na bitmapach. No ale już była mniej więcej w tym 3D. Właśnie pojawiła się na Panasonicu. To samo było z Need for Speedem. Pierwszy Need for Speed premierę miał na Panasonicu i to samo było z Road Rushem. No ten Road Rush to już właśnie ten digitalizowany, to właśnie pierwszy pojawił się też na Panasonicu, więc na tej konsolce było troszkę gierek. Dobra, no to nie przyciągajmy, odpalmy ją sobie i zobaczmy, jak to wygląda w akcji. Dobra, mamy go podłączonego, podłączyliśmy go sobie cinchami, zobaczmy, czy działa, bo go nie odpalałem od 2005 roku. Dobra, zapaliło się. Zobaczmy, płytki wyjeżdżają. Wszystko wyjeżdża. O, tu jeszcze mamy Soccer Kida. Sobie zobaczymy później. Kamerkę sobie tylko troszkę podnieśmy tutaj. I zobaczmy, jak to wygląda. Trzeba podgłośnić. Jest w miarę głośno. Dobra, teraz nam pokazuje, żeby ten, włóżmy sobie na pierwszy strzał taką płytkę, która od razu była dodawana do konsoli. Ona to pewnie jakieś możliwości tej konsolki pokazywała. O, tam coś się tam pojawiło, jak nic nie robimy przy konsoli, to jakieś intro tam też wchodzi. Zobaczmy, co tu jest. Tu zielona lampka się tu na konsolce świeci, jak odczytuje dane. No, coś takiego.
No zobaczmy. Panasonic. Panasonic. I co to jest? No to pewnie jakiś... Pewnie taka płytka, żeby pokazać możliwości tego Panasonica. Pewnie na sklepowych wystawach mieliśmy coś takiego. Presenting the Panasonic Real 3DO Interactive Multiplayer. Congratulations, reality just hit your home. No widzicie, właśnie nam złożyli gratulacje, że dotarło to też do naszego domu. Zobaczcie, 93 3DO Company. No i zobaczmy, co oni nam tu pokażą. The Panasonic Real 3DO Interactive Multiplayer introduces you to an exciting and fascinating interactive world. With the Real 3DO system, you can enjoy playing four kinds of CDs. 3DO CDs are original 3DO titles, such as realistic games and interactive movies. Photo CDs display high-quality photographs on TV. Video CDs play movies in full motion and full color, and audio CDs compose dynamic stereo sound. When you want to see and hear an explanation of the Real 3DO Interactive Multiplayer itself, select the Real section in the center of this screen. Select each of the other sections for an outline of that type of CD and instructions on how to use them. Press A on the 3DO control pad to move on to the next section. Press B and I'll repeat what I've said. Press C to get... Dobra, czyli tak, czyli wybieramy sobie, co nas interesuje. To pewnie takie przedstawienie. Widzimy, tyle różnych możliwości było. Tu też mogliśmy oglądać filmy na VCD. Pewnie to rozszerzenie to też właśnie był jakiś moduł, do którego mogliśmy ten... With 3DO CDs you can enjoy playing a variety of original games for the Real 3DO system that blow away any video game you've ever experienced before. You can also enjoy interactive live action and animated movies whose stories you control. There are four mini 3DO titles in this section. Pinball is a true-to-life pinball game. Batman is a CinePack animated movie. Color Echo is filled with full-color images. And Road Race is a car chase game with 3D sound and 3D animation. In the market, many 3DO interactive titles are coming your way. No zobaczmy, jak ten Batmanik tu wygląda. Jakieś same sample są, czyli pewnie takie przykładowe urywki gierek. No zobaczmy. No wtedy właśnie takie czasy były, no takie właśnie te wszystkie filmiki, ta cała otoczka, to robiło kolosalne wrażenie. No widzicie, filmy sobie możecie oglądać na konsolce. Jeszcze zanim pierwszy player wyszedł. This is how we'll always remember you. Surrounded by winter, forever young, forever beautiful. Rest well, my love. The monster who took you from me will soon learn that revenge is a dish best served cold. In the midst of the hottest August on record. No, jak widzicie, coś takiego. Sprawdźmy sobie jakąś gierkę. Może. Dajmy tak. Wyłączmy sobie tą konsolkę. I sprawdźmy sobie tą gierkę, o której wam mówiłem. Czyli Demolition Man. Tak gierki wyglądają w środku. Tutaj mamy taki plastik, w którym jest złożona gra. No i tutaj miejsce właśnie na różnego rodzaju instrukcje, ulotki. Tak to wygląda w środku. Naprawdę ta gra w środku wygląda jak nowa. W sumie z zewnątrz też. No właśnie taka animacja się pojawia. Poczekamy chwilę. Aha, pamiętam to już, ta konsolka to będzie latać, przelatywać co jakiś czas. No właśnie. Co to kiedyś było? No, dobra. Włączamy. Zobaczymy sobie, jak Demolition Man wygląda.
Słabo tu widać, ale też sama jakość nie jest aż tak rewelacyjna tego filmu. To jest właśnie Demolition Man na 3DO. Zaczyna się jak film. Jest to w sumie urywek z filmu, delikatnie zmieniony. Wyobraźcie to sobie w 1994 roku. Chyba, że tylko mi tak te filmy się podobały. O, i zobaczcie, tu są podogrywane elementy właśnie na potrzeby gry. No, mamy taki celowniczek. Gierka przypomina trochę tego Terminatora 2, który został wydany na Amigę. Nie ten celowniczek, tylko ta pierwsza część. I to właśnie tak, mamy etapy z celowniczkiem, mamy etapy, że jeździmy samochodem, mamy etapy jak w bijatyce. W sumie najlepiej jest zrealizowany ten celowniczek, są digitalizowane postacie, tak na Mortal Kombat. Fajnie to wygląda, nawet dzisiaj to wygląda spoko. To akurat jest najlepsza część tej gry, bo powiem szczerze, ta bijatyka bardzo marnie zrobiona i te wyścigi, no, bardzo, bardzo średnio. W każdym razie, no tak ta gra wygląda. Zobaczmy tu jeszcze kawałek. Dobra. Sprawdzimy sobie jeszcze jakąś inną gierkę. Mamy pierwszego do Need for Speed'a, który podobno powstał głównie z myślą o Panasonicu. Oczywiście zaraz też został wydany na PC-ta i w późniejszym czasie też na Saturna i na pierwszego Play'a. No tak on wyglądał wtedy. Robiło to naprawdę wtedy wrażenie, ta grafika taka. Powiedzmy, już wtedy nam wydawało się, że ona jest taka fotorealistyczna prawie, nie? No, było to grubo ponad 20 lat temu, 25 lat temu, więc teraz to wydaje się śmieszne, ale kiedyś to naprawdę ogromne wrażenie robiło. Jeszcze ta czołówka, którą wam puściłem wcześniej z tym Lamborghini, to właśnie była era CD. No nie dało się nie jarać tym. Zobaczcie. Dobra, sprawdzimy sobie jeszcze jedną gierkę. Dobra, a tu mamy Road Rash, przez wielu uważana za najlepszą grę na Panasonica 3DO. Rewelacyjna grafika, świetne sterowanie, naprawdę gierka topowa. Jeszcze ścieżka dźwiękowa tu była offscreen, no właśnie takie rzeczy się dało zrobić na kompakcie. No to jeszcze ten procesor graficzny był już taki naprawdę na swoje czasy zaawansowany, że te gierki naprawdę wyglądały wiele lepiej niż na Super Nintendo czy na Sega Mega Drive. No naprawdę to był wtedy taki top. Zobaczcie, jak to wygląda. Też na początku gry świetne intro. Bardzo ładnie ta gra nadal wygląda. Z
sterowanie bardzo płynne w tej grze. Pamiętam, że też tą gierkę przegrałem naprawdę sporo czasu. Ja w nią jeszcze grałem, pamiętam, na Sedze. Ona wyglądała no sporo gorzej. A później właśnie grałem, pamiętam, że na Panasonicu, że kupiłem go w tym 2005 roku. I wciągła mnie ta gierka dość mocno. No dobra, no więc to tyle z gierek. Gierki na Panasonica sobie na pewno jeszcze będziemy przerabiać. Pewnie na pierwszy ogień pójdzie ten Demolition Man. Jakoś mam największy sentyment do tej gry. No i na pewno tam przejdziemy sobie jeszcze po kolei, jeszcze parę tytułów tam na pewno mi do kolekcji dojdzie z tego Panasonica, więc wszystko tam po kolei sobie zrobimy. Pozdrawiam Was, do usłyszenia, cześć. Sprawdźmy sobie jeszcze cenę na angielskim eBayu. Ten eBay to jest w sumie taki wyznacznik cen tych retro konsol, więc zobaczmy sobie tutaj, jak to stoi. Wpisaliśmy ten Panasonic 3DO, ten model WZ1, który sobie przedtem sprawdzaliśmy. I tak, no nie jest tak źle jak w przypadku Amigi CD32. Tu już widzimy, że można wyrwać, no to tu bez pudełka akurat jest za 180. Tutaj mamy jednego za 200. Tutaj mamy też za 200, ale to jest bidowanie, aha, czyli tutaj za 300 go możemy kupić. Tu jest wersja NTSC, czyli amerykańska wersja. Nie jestem pewny, czy ona ma ten region odblokowany, czy będzie można grać w te palowe gry, ale to też sobie właśnie chcę później sprawdzić. Ona kosztuje 199, no i tu mam jedną wersję w pudełeczku, ale no to jest bidowanie, czyli tu aukcja się zaczyna od 190 funtów. Tu mamy jedną w pudełeczku za 220 funtów. Tu mamy za 500 funtów, razem jeszcze z jakimiś grami. 340, 370, no tu za 370 mamy bez pudełka z jednym padem i no więc ceny się różnią sporo. Więc tu jakiś jest jeszcze z Japonii, czyli wersja NTSC pisze, że z Japonii 136 plus wysyłka 26. No tylko właśnie, no ciekawe, czy tu będą gry palowe szły. 275, no czyli tak jak widzimy, ceny zaczynają się gdzieś mniej więcej od 180 funtów, tak, no w takich ekstremalnych przypadkach do 500. Więc nie jest tak źle jak z Amigą CD32, ten próg wejścia jest trochę mniejszy, czyli już za takie 200 prawdopodobnie już wyrwiemy jakiś dobry egzemplarz, niekoniecznie w pudełku, bo jak widzicie, to w pudełeczkach to jest trochę droższe, ale nie jest tak źle. O, tu mamy w pudełeczku właśnie takiego samego właśnie Panasonica, 402 funty. Ten jest z Japonii, znowu te japońskie są bardzo tanie z jakiegoś powodu. No, 403, 268, ten jest z Niemiec, 102 z Japonii. No znowu z Japonii, może to ten sam jest, tylko 145 Japan Import. No, widać, że sporo tego w Japonii było. Zobaczmy sobie jeszcze na ceny gier, czy tu będzie coś taniej. 3DO Games. No i zobaczmy, tu mamy Theme Park za 15, tu mamy jakieś 4 gry, w tym w jednej jest tylko dysk, a nie ma pudełka. Iron Age Apocalypse, aha, czyli włącznie 5 gier tu na układ, to są 4 za 28, o spoko. Tu są aukcje, to na to nawet nie patrzymy, tu mamy Total Eclipse za 61, tu jakiś Incredible Machine za 55, 30, 30, 35. No jak widzimy, no ceny gier, no też to mniej więcej, no tu jest to bidowanie, zaczynają się tak od 15 funtów w takich pojedynczych przypadkach, a mniej więcej to się kształtuje na poziomie między 30 a 50 funtów za grę, więc no troszkę taniej niż na Amidze, ale no w sumie podobnie. Tu mam jakieś Virtuoso za 99 funtów, Captain Quasar za 50 funtów, o tu jest ten The Need for Speed 27,90, ale sobie cenę dał, no 27,90, no i plus przesyłka do tego dochodzi, no tu akurat jest darmowa przesyłka z Anglii, no spoko.
No, czyli nie jest tak źle. 22, 20, 29. Jest taniej na pewno. I gry wychodzą taniej niż na Amiga CD32. Jakbyśmy chcieli kupić, i sama konsolka jest tańsza od Amigi CD32. Tak na razie porównujemy do tej CD32, bo tylko ją ostatnio przerabialiśmy z tych konsolek. No więc tak. No, gdzieś tak to się kształtuje. To tu jeszcze mamy taki rarytas, bo ja tą grę widziałem jeszcze zapakowaną w pudełko Super Street Fighter 2 Turbo. To też taka jedna z lepszych gier na Panasonica, ta konwersja. Właśnie wszyscy mówią, że pierwsza konwersja na konsole domowe, która była Arcade Perfect, czyli że była dokładnie taka jak na automaty. I tu mamy cenę 27,45. Ja tą grę jeszcze parę miesięcy temu, jak patrzyłem tu sobie na aukcję, ja ją za 150 widziałem, tylko ona w innym pudełku była. Więc albo te ceny troszkę poszły w dół, albo akurat tu jest taki pojedynczy przypadek. Może ona jest jakoś porysowana albo coś, no w każdym bądź razie. Ten manual, no wszystko pisze, że jest ok. No. Dobra, no więc to tyle na dzisiaj. Zrobimy sobie jeszcze część drugą tej recenzji o Panasonicu. Stało się coś niestety kilka godzin temu, jak testowałem gierki na moim 3DO. Po prostu w pewnym momencie mi się wyłączył i już nie mogę go włączyć. Poczytałem troszkę na internecie i może się okazać, że jest potrzebny recap, tak? Amigi 1200, 600 wymaga recap i CD32 też wymaga, czyli wymianę kondensatorów, bo one po 20 latach już mogą po prostu puszczać, mogą lać te kondensatory i uszkadzać elementy na płycie głównej. Więc prawdopodobnie to się tutaj stało w tym Panasonicu, że któryś kondensator zaczął puszczać, bo jak wyłączył się Tetras nagle, a wcześniej normalnie chodził, czyli jeszcze nie jest tak źle, czyli będę go musiał oddać do naprawy, no i zobaczyć, co się da z tym zrobić. Mam nadzieję, że nic się tam bardziej poważnego nie stało, bo jakoś mi się nie widzi kupno nowej konsoli teraz, a chciałbym tam potestować jakieś giereczki na to. No, w każdym razie na pewno sobie jeszcze zrobimy drugą część o tych wszystkich rozszerzeniach, o akcesoriach do tego 3DO, bo było tego naprawdę tego było sporo. Tam widziałem myszki, widziałem arcade sticki, przeróżne joysticki, specjalnie do Street Fightera jakieś joysticki, jakieś tam karty rozszerzeń były, więc było tego naprawdę sporo, ale to sobie przerobimy następnym razem. Pozdrawiam Was, cześć.